ruszaj. Ruszaj. Tam ziemię obcaną daje Ci Pan. Ruszaj tam. Ziemia obcana jest. I usłyszysz. Ruszaj tam, gdzie ziemia obcaną daje Ci Pan. Ruszaj tam, ziemia obcana jest. Ponieważ mamy pandemię w naszym kraju, postanowiliśmy wyruszyć na pielgrzymkę rowerową. Ten czas od 21 sierpnia do 26 sierpnia zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Maryi, żeby jej podziękować za nasze zdrowie, życie i taką, no może troszkę mniej liczną grupą niż zawsze to czynimy, wyruszyliśmy na szlak pielgrzymi, bo nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Wszystkich łodzian bardzo serdecznie pozdrawiamy i wiemy, chcemy Wam powiedzieć, że można i w ten sposób też pielgrzymować. Zanosimy Was, zawozimy właściwie na tych rowerach Was w swoim sercu, wszystkich diecezjan, całą archidiecezję, bo jesteście w naszych sercach. W naszej pielgrzymce bierze udział najmłodsza Julka, córcia, która zresztą już była ze mną na pielgrzymce, jak byłam w 6 miesiącu w stanie błogosławionym. Dlatego też każdego roku z nami chodzi, troszkę jeździ. Jest nas w sumie 6 osób. Jesteśmy rodziną taką pielgrzymkową i czujemy się też przez to bezpieczni. Nasze pielgrzymowanie wygląda troszeczkę inaczej, jak to czynimy co roku, ponieważ odwróciliśmy troszeczkę rolę. W czasie, kiedy jedziemy, to sobie podśpiewujemy, a jak stajemy na postojach, to naszym odpoczynkiem jest odmawianie różańca, godzinek. Czasami zdarzyło nam się też odmówić drogę krzyżową. Także ta modlitwa cały czas w naszych sercach jest i ona się przeplata w tym naszym pielgrzymowaniu. Jedyne, czego nam brakuje troszeczkę, to konferencji. Takiego też duchowego kapłana, który by z nami pielgrzymował i który by nas też no, jakoś tak umacniał tą naszą wiarę w tym naszym pielgrzymowaniu. Ale wszystko jest w otwartości serca i może na następny raz. Tak się zdarzy, że pojedzie z nami kapłan. Chociaż to pielgrzymowanie takie na pieszo, no, ma swój wymiar. Ja wczoraj mi się udało na jeden odcinek wejść do grupy pierwszej, ponieważ tam ksiądz poprosił o to, żeby służyć swoim śpiewem. No i powiem Wam, że łza się wokół kręci, ale powiedziałam im wtedy też w czasie tego odcinka, że w ten sposób się troszkę tak zintegrowaliśmy i tak zjednoczyliśmy pielgrzymka rowerowa z pielgrzymką pieszą, bo w sumie przecież jesteśmy jedną rodziną pielgrzymkową, która po prostu no, nie wyobraża sobie inaczej, tak?